pokazał taki swój własny system i ten system działał mi do samego końca. Co roku śledziłem turniej z ciekawością i nadzieją, że nikt nie wygra czterech konkursów. To naturalne, że chcesz mieć swój rekord na zawsze, ale wielki szacunek i brawa dla Kamila. Zasłużył. Dla Hanna Walda wielki szlem był szczytowym osiągnięciem kariery. Dla Stocha jest triumfem kolejnym, zdobytym nie sportową włością, a olimpijskim spokojem. To nie jest zawodnik, który walczy przeciwko albo walczy z czymś lub z kimś. Nie mam wrażenia, że jego twarz, że jego sylwetka mówi, że jestem wojownikiem, jak w innych sportach. Raczej jest to droga mistrza. Droga mistrza trochę jak z filozofii buddyjskiej Zen. Droga mistrza prowadzi teraz na igrzyska. To już za 32 dni. Po takim turnieju, po takiej deklasacji, rywale Stocha nie mają wyjścia. Muszą szukać nadziei, jakiejkolwiek. Richard Freitag na początku tego sezonu był na podium 7 razy z rzędu. W Engelbergu dorównał mu Kamil Stoch. Dorównał, a potem zaczął skakać jeszcze lepiej. Myślę więc, że i Polaka czeka to samo. Jego energia fizyczna i mentalna nie są nieskończone. Hasło mistrza już obowiązuje, ale mistrz na ciosy